No a dzisiaj, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Może te komentarze nie będą bardzo długie, ale one są jako też film, komentarz, obraz jako apendyks dla radia naszego. To FM Eurokoncita, Barbie, Baby Langstrom Extra. No, bibliotekę znamy bardzo długo. Proszę Państwa, ja tu chodzę na wernisaże, ale pamiętam, że jak się pytałyśmy, czy ktoś z nas się pytał ochroniarza o wernisaż, to nic nigdy nie wiedzieli. Oni szukali gdzieś tam, nic nie wiedzieli. Ja mówię, jak jest wernisaż, to ja wiem pierwsza, nie? No ale ponieważ biblioteka jest w takim miejscu dobra, nad Wisłą, tu jest ciemno w nocy, że można w łeb dostać, ale jeszcze jak ci ochroniarze przypominają mi komuchów, proszę Państwa, to człowiek się może potwornie wystraszyć. Zwłaszcza, że tak, a to kobietę spalili w lesie, a to zabili, zamordowali księdza Popiełuszkę, a to, że jak ktoś coś za dużo powie, wczoraj też te komuchy straszyły mnie, że mi zablokują kartę, bo ja strasznie dużo mówiłam, no jak to, chłopczyk niepełnosprawny, ma skaleczone 3 paluszki, krew leci, a oni mówią wynocha, czy coś takiego, no po prostu, no takie skrajne dziadostwo i chamstwo i jawne skurwysyństwo, jak to Rumunka by tutaj jeszcze dodała, że no naprawdę, zwolnić połowę ochroniarzy. Nie wiem, na co czeka ta dyrektorka, ponieważ to jest tajemnicza kobieta w czerwieni tutaj na przedostatnim tam którymś wernisażu, jak była sesja, proszę Państwa, piękne gobeliny na ścianach wisiały. Pani dyrektorka była ubrana na czerwono. Mi to przypomniało, że to jest Komuszyca.